Nie no, tego jeszcze nie grali. Przyszły kozy od sąsiadów. Ale tu mają używanie, bo tu jest taka łąka niewycięta. Więc zadowolone sobie skubią. Taś, taś! Ale już nie będę powtarzał tego filmu. Bardzo lubię zwierzęta. W domu mam dwa koty, mam psa. Ale chyba na kozę to jeszcze mnie nie stać mentalnie. No dobra. Zaczynamy dzisiejszy film. Cześć, witam Was z Chotomowa. Za mną stoi dom, który już znacie z poprzedniego materiału wideo. Przyznam Wam, to jeden z moich ulubionych w ostatnim czasie. Prosty, nic nadzwyczajnego, gąt bitumiczny, ale tak praktyczny, tak uroczy. Lubię takie minimalistyczne rzeczy w sam raz do mieszkania komfortowo, tanio i przyjemnie. Bez żadnych fanfarów niepotrzebnych. Po prostu dom dla małżeństwa z dzieckiem. Dom z perspektywą do rozbudowy, bo taki jest też plan. Nie wiem, czy mówiłem Wam to na ostatnim filmie, ale zdaje się, że tak, że być może w pewnym momencie w tym domu zamieszka również tata jednego z dwojga inwestorów, więc plan jest taki, żeby patrząc w tamtą stronę, dobudować kawałek przestrzeni mieszkalnej dla taty. No dobrze, zaczynam. Dzisiaj pokażę Wam od zewnątrz jeszcze raz i wnętrza. I jeżeli czas mi pozwoli, zajadę jeszcze do Białołęki i tam pokażę Wam dom, który ostatnio prezentowałem jakieś kilka miesięcy temu. Nie wiem, czy będzie inwestorka. Jeżeli będzie, to myślę, że dostanę się na posesję. No jeżeli nie, pokażę kawałek z zewnątrz, bo ma bardzo ładnie wykończoną elewację. No i czy to nie wygląda fajnie? Powiem Wam, że widziałem tych domów już dziesiątki, jak nie setki. No w ogóle nowych, mam na myśli nie tylko te budowane przez naszą firmę, nie tylko w technologii szkieletowej. I chyba zrobiłem jakąś pętlę upodobań, bo różne domy mi się podobały w międzyczasie. Natomiast coraz bardziej podobają mi się takie właśnie domy proste, które fajnie też, gdyby więcej ludzi tak budowało, ujednolicałyby krajobraz i kraj wyglądałby lepiej. No dobra, już nie będę mówić o swoich gustach, bo de gustibus non est disputandum. Tutaj jest szambo w tej okolicy Chotomowa. Nie ma kanalizacji miejskiej, więc należało wykonać takie rozwiązanie. Najczęściej w ogóle jest tak, że jeżeli kanalizacja miejska jest planowana, to nie można wykonać przy tym przydomowej oczyszczalni ścieków. A szkoda, bo to świetne rozwiązanie. Między innymi ma je mój sąsiad nowy i muszę Wam powiedzieć, że po kilku miesiącach eksploatacji jest bardzo zadowolony. Ja również, bo nie czuję jej zapachu, a czego się odrobinę obawiałem. No i tak, w przypadku tego domu pewnie Wam mówiłem ostatnio, że ogrzewany będzie pompą ciepła. I będzie to pompa ciepła w wariancie powietrze-powietrze. Czyli pompa, której dużą zaletą jest także to, że ona chłodzi wnętrze latem, a nie tylko ogrzewa je zimą. Resztę pokażę Wam w środku. I nie będę się koncentrować teraz na elewacjach. Resztę tych elewacji pokażę Wam później, od razu wejdę do środka. Tu już została przeprowadzona część prac wykończeniowych. Jestem w wiatrołapie, nie ma oczywiście jeszcze podejścia, tutaj żadnych schodów. I mamy gres oraz miejsce na szafę wnękową, instalacje alarmowe, jakiś domofon, włączniki światła. I wchodzimy do salonu. Salon, jak pamiętacie, ma podwyższenie, czyli nie ma tutaj klasycznego stropu, a jest tak zwana katedra. Z boku mamy zabudowę kominka, oczywiście wykonała je nasza firma, nasz człowiek. Generalnie od etapu budowy komina z keramzytobetonu, z wkładem ceramicznym, wszystkie elementy, a chciałbym tutaj szczególnie zwrócić uwagę na izolację, robiliśmy my. Odsyłam Was do filmu na temat pożaru w domu szkieletowym, żebyście wiedzieli, dlaczego robimy tu my. Tu mamy inspekcję. Będą dodatkowe takie drzwiczki, które no, będą wyglądać estetycznie. Nie będzie tutaj takiej dziury oczywiście. Wkład niewielki, bo to jest dom, chyba z tego co pamiętam, 102-metrowy, więc po co? A jednocześnie tyle wystarczy, aby ten lekki szkielet drewniany w izolacji, lekki nie znaczy niewytrzymały, ogrzać tak, że można mieć dosyć nawet tego gorąca, kiedy rozpali się w kominku w takim domu. Naprawdę
efekt sauny, suchej sauny oczywiście. No tak, sauna jest z założenia chyba sucha. I tak, tu mamy aneks kuchenny i tu mamy już jakieś tam zaczątki, właściwie pewnie całą glazurę, parapety, MDF. To wszystko oprawialiśmy my oczywiście, także wstawianie okien. To wszystko jest w standardzie, tutaj wyekranowane miejsca na ścianach, przy zaworach. To też macie w standardzie. Dbamy o to, żeby tutaj nie pojawiły się żadne wycieki, a jeżeli już, to absolutnie, żeby te wycieki nie wpłynęły na zawilgocenie struktury wewnętrznej ściany, gdzie znajdują się między innymi znajduje się wełna izolacyjna. I teraz tak, tu mamy taki wielki kolektor i w każdym przypadku pomp nawiewnych z takim kolektorem mamy do czynienia. Miesza powietrze znajdujące się, znaczy w nim się miesza, można inaczej, powietrze wpadające do domu z zewnątrz, czy to wiosną, czy to latem. Następuje też odzysk energii, po prostu odzysk na tej zasadzie, że najpierw wtłaczane jest ciepłe powietrze, tak dla przykładu w trybie zimowym, można je mieszając rozprowadzić ponownie po danych pomieszczeniach, bo o to dokładnie chodzi, i wyrównać temperatury. A co to oznacza wyrównać temperatury? Między innymi też to, że jeżeli ktoś jest powiedzmy gdzieś tam dalej w mniejszym pomieszczeniu, no to wiadomo, że to ciepło będzie odczuwać bardziej, a jeżeli ktoś jest w większym pomieszczeniu, to ciepło może odczuwać mniej. A funkcja mieszania powietrza właśnie powoduje, że temperatury się w danych pomieszczeniach wyrównują. No dobrze, wróćmy jeszcze raz. Sięgnę szerzej po salonie obiektywem. Sekcja radiowo-telewizyjna, tu gdzieś będzie jakiś narożnik. Tu będzie stół, nawet bliżej tamtego okna, żeby było przyjemniej. I idziemy dalej. Oczywiście mamy hol w tym miejscu. I tutaj jest mój ulubiony pokój tego domu. Już sobie go wybrałem. Szkoda, że nie będę tu mieszkać. Nie, no żartuję. Wybrałem go sobie, ponieważ bardzo podoba mi się ten cały koncept okien w tym miejscu. Ktoś, kto będzie tutaj mieć swoją sypialnię, to będzie, z tego co pamiętam, sypialnia rodziców, będzie cały czas czuć się trochę tak na zewnątrz tego domu, gdzie jest naprawdę sporo działki i gdzie będzie na pewno ogród. Jednocześnie będzie mógł sobie wychodzić bezpośrednio z sypialni, na przykład z kawą latem, i wychodzić na taras, a nie przez salon specjalnie. No i tutaj zdaje się, że będzie taki kącik do pracy, ponieważ łóżko 100% tutaj, nawet widzę po gniazdkach do lampek nocnych i do jakiejś tam, nie wiem, ładowarki do telefonu, przepraszam. A tutaj będzie miejsce, stanowisko do pracy. Nasz klient zajmuje się grafiką, z tego co pamiętam, komputerową, chciałem powiedzieć elektroniczną, no tak, de facto jest elektroniczna. No i tutaj jest też takie przyjemne, fajne, spore pomieszczenie. Kolejna sypialnia, bardzo ładna. Od strony elewacji frontowej. No i na końcu ten dom, co charakterystyczne, ma jedną łazienkę. Zaraz muszę zlokalizować włącznik światła. Dobrze, tutaj jest. Tak, i ten dom ma jedną łazienkę, natomiast w momencie, kiedy nastąpi jego rozbudowa, być może kiedyś, prawdopodobnie tędy coś będzie można wykombinować, jakieś przejście do kolejnej części budynku, to pewnie pojawi się też druga łazienka. No dobrze. Łazienka wygląda tak. Bardzo fajnie, bardzo przyjemne pomieszczenie. Jest jedna, ale spora i super funkcjonalna. Odpływ liniowy, prawda, natrysk. Tutaj mamy wannę, niedużą, ale wanna się przydaje, szczególnie gdy są młodsze dzieci. No i co? I tutaj pomacham wam do lusterka. Umywalka. Podoba mi się. I tutaj w łazience jest rzeczony nawiew, wcześniej rzeczony nawiew pompy ciepła. I teraz tak, ten dom nie ma rekuperatora, ale jest wyciąg i we wszystkich pomieszczeniach mokrych sugerujemy stosowanie takich wyciągów. Nie musimy się obawiać nagromadzenia wilgoci w konsekwencji niekorzystnych zjawisk zawilgocenia struktury. Jest to kilkadziesiąt metrów sześciennych na godzinę również, co spowoduje, że podczas regularnego używania łazienki
mechanicznie zostanie wyciągnięty nadmiar wilgoci, a jeżeli chodzi o pozostałą wentylację, to wystarczy delikatne rozszczelnienie okien czy wietrzenie od czasu do czasu, plus jeszcze swoją robotę wykona pompa ciepła, która będzie mieszać. Tu są tak zwane zaciągi powietrza, a tam są nawiewy na przykład. I ten efekt cyrkulacji też powoduje, że czyli ruch powietrza powoduje, że jest mniejsze ryzyko osiadania wilgoci, no i skraplania się jej w najgorszym przypadku, no i zawilgocenia ścian. Pokazałem wam wszystkie pomieszczenia. Teraz jeszcze wyjdę sobie na zewnątrz i pokażę wam, jak prezentuje się tylna elewacja, też moja ulubiona. Cóż, chciałbym wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Mój kolega ostatnio zastanawia się nad budową domu z naszą firmą. Kiedy pokazałem mu ten budynek, no od razu wpadł mu w oko. Akurat jest osobą zmotoryzowaną i mocno zainteresowaną motoryzacją, więc stwierdził, że przydałby się mu jeszcze garaż. I ten dom, dzięki, zgasimy światło, prostocie. Aha, tutaj jeszcze zapalę na chwilkę przerwę ten wątek o moim koledze, bo wam powiem tylko tyle, że tutaj będzie jeszcze dodatkowo ogrzewanie podłogowe elektryczne, po prostu z mat. Włącza się to na, ustawia się na 30 stopni, włącza się na początku sezonu, później działa bezwładność, bo tu posadzka jest, wiadomo, betonowa, więc to bardzo ładnie ją oddaje, jest ciepło i przyjemnie w stopie, nie tylko, w ogóle robi się ciepło w pomieszczeniu. No i wracam do mojego kolegi i bardzo ten dom mu się podoba i właśnie planuję taki budynek i mam nadzieję, że w końcu się zdecyduje na nasze usługi i wybudujemy dla niego coś praktycznie jeden do jednego, włącznie z tym, że do tej elewacji dostawimy garaż, niższy budynek odpowiednio i na pewno będzie zadowolony. No i tak wygląda elewacja tylna. Bardzo fajna. Tutaj pasowałoby też drewno. Ono miało być w pierwotnym założeniu, w końcu coś się zmieniło i będzie taki tynk, ale nawet z tym tynkiem, no przy takiej liczbie przeszkleń, to wygląda moim zdaniem atrakcyjnie. No i jest na czym zawiesić oko. Bardzo fajny. Ja zawsze jak patrzę na takie domy, bo widzę je na różnych etapach budowy, od początku do końca, a później na etapach również zamieszkiwania, dostrzegam taki potencjał takich rozwiązań, bo wyobrażam sobie kiedyś, nie wiem, grill w tym ogrodzie, ludzi bawiących się i ten widok tego domku tutaj, no, bardzo, bardzo uroczy budynek. I taki w sam raz. No dobrze, słuchajcie, jadę do Białołęki. Zobaczymy, co tam uda mi się pokazać. No i dotarłem do Białołęki. Niestety właścicielki nie ma. Trudno, będę musiał wykonać jakąś akcję partyzancką i pokazać wam, na ile się da budynek z zewnątrz. Ale zanim to się zacznie, zobaczcie kilka ujęć z wcześniejszych etapów budowy oraz zdjęć. Jak to wyglądało na przykład jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. I za chwilę będziecie mogli sobie porównać, jak wygląda to obecnie. Budynek ma bardzo fajne wykończenie, nie tylko drewniane, tak jak wam powiedziałam, ale też z kafli ceglanych, takich klinkierowych kafli, można powiedzieć. Szkoda, że nie mogę tego pokazać z bliska. Niestety trochę pod słońce znowu, ale jeszcze zbliżyć się mogę o kilka metrów z tej strony. I to też jest elewacja frontowa i elewacja boczna lewa. Fragmentarycznie ją widać.
tam pod tym przednim tarasem, bo ten dom taki ma też, jest właśnie wykańczenie klinkierowe. Ale nie tylko, bo też słupy, mówiłem wam wielokrotnie, że słupy można wykańczać różnie. Mogą być w drewnie, mogą być normalnie w strukturze styropianowej, bądź z wełnianej i też wykończone na przykład tynkiem. Tutaj w tym przypadku styropian czy wełna pełni funkcję tylko profilu, żeby pogrubić po prostu taki słup. No, można zastosować różne grubości, oczywiście bez przesady. I tak wygląda ten przedni taras. Urocza jest ta elewacja. No, kamera tego nie oddaje. Jakoś tak zwęża to wszystko. Ona jest dosyć szeroka i tak ładnie prezentuje ten dom od tej strony. Zwykle te elewacje boczne są mniej ciekawe. Tak to jest. Architekci na życzenie inwestorów bądź sami inwestorzy skupiają się właśnie na elewacji frontowej. Tylnej mniej. To co z tyłu to już jest takie nasze i prywatne, nieważne, ale ważniejsze jest to co zobaczą sąsiedzi i przechodnie. A ja uważam, że wszystko jest ważne. Tak, jeżeli byście spojrzeli, może będzie to widać, bo nie mam szansy podejść, to podbitki też są w kolorze drewna. Wykonaliśmy je w taki sposób i to dotyczy zarówno okapów, jak i całego zadoszenia tarasu i za chwilkę pojawi się drewno na elewacji tylnej pod tarasem, rzeczona termodeska. To wszystko oczywiście nabierze przepięknego wyglądu w momencie, kiedy już zostaną wybudowane tarasy, podjazdy, ścieżki i tak dalej, i tak dalej. No może mi się uda zbliżyć trochę w tym ujęciu te deski, żebyście wiedzieli o co chodzi. Jeszcze się troszeczkę odsunę, żeby zwiększyć kąt, przepraszam, i pokazać wam to, ten efekt końcowy bardziej całościowo. No i tak to sobie ładnie wygląda. No bardzo przyjemny dom, w szczegółach wykończony. Obróbka blacharska komina, blachodochówka, ona jest ponad standardem. Bardzo staranne wykończenia wszystkich, całej fasady, mówię o każdej elewacji, bo i drewno, i cegiełka, i te podbitki w różnym kolorze, tynki. No, przy takim domu trzeba się napracować, ale to oddaje na końcu. Odpłaca może tak. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład takie budynki w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, taka bryła architektoniczna nazywa się bungalow. Z języka angielskiego bungalow house. Na to mówią także Niemcy. I mój kolega zajmuje się budowlanką w Austrii, Niemczech, Szwajcarii. I sam byłem zaskoczony, że takiego określenia używają w tamtych państwach. No cóż, co kraj to obyczaj. Dobrze, kończę. Słuchajcie, następna moja wizyta, a może od razu zapowiem dwie, odbędzie się w Bieniewcu przy domu 70 metrów z malutkim haczykiem. Tam bardzo mocno prace poszły do przodu. Dom jest niewielki, w zasadzie już jest podobno termoizolacja, więc no okno oczywiście. Widzieliście go naprawdę w proszku na ostatnim filmie, a mimo tego zainteresował was na tyle, że było ponad 20 tysięcy wyświetleń, co mnie oczywiście cieszy. Natomiast w następnym filmie będzie efekt bardziej okazały, będzie już wiadomo o co chodzi tak naprawdę. Jeżeli ktoś z was będzie zainteresowany takim niewielkim domem szkieletowym dla siebie, to co zobaczycie na pewno będzie dla was wymierne dla oceny tego, czy rzeczywiście coś takiego chcecie. Kolejny plac budowy to Mińsk Mazowiecki, tam w pobliżu, gdzie dokończamy budowę po dwóch firmach. Tam też prace poszły naprzód. Konstrukcja jest ukończona, wylewka jest zrobiona, hydraulika jest zrobiona. Zaraz będą zrobione okna, więc tam też będzie już mocno widać dom. I co? W następnej kolejności będziemy pracować nad termoizolacjami, hydroizolacjami i tym wszystkim, co składa się na jakość takiego domu. Więc cóż, zapraszam was do oglądania już wkrótce. Pozdrawiam.